oficjalnie zacząłem się przebierać za babę. Hello besties, it's me, Modern Mood, aka Laguna Aquapussy, aka Just Catsby. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz. Oraz odwiedźcie wszystkie moje social media, Instagram, drugi Instagram, mój dragowy, TikTok oraz Twitter. Co dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie taki chat make-up i pogadamy o tym, co się dzieje u mnie przez ostatnie tygodnie, miesiące, a dzieje się bardzo dużo. Oficjalnie zacząłem się przebierać za babę i dostawać za to beneficje i to jest skomplikowane, nowy etap trochę w życiu. Zanim przejdziemy dalej, ja pójdę sobie zakleić brwi, to was pominie, bo to jest nudny proces, założyć czepek. Tutaj nie chodzi o make-up, it's not tutorial, będziemy sobie po prostu gadać, a ja przy okazji będę się malować. Okej, a więc powracam do was już z zakrytymi brwiami. Nie zakrywałem ich dzisiaj dermakolem. Stwierdziłem, że jeśli dzisiaj nie występuję, to mogę poryzykować i trochę pokombinować z make-upem, bo chcę przestać używać dermakolu, unikać tego, więc będę testować nowe produkty i nowe sposoby na różne make-upy. A przy okazji pogadamy dzisiaj o tym, jak to się zaczęło w ogóle, że miałam swój pierwszy występ i Laguna Aquapussy w końcu miała swój pierwszy debiut. Kiedy to się wydarzyło, jak i dlaczego, jak wyglądał ten dzień. Właściwie widzieliście, jak wyglądał ten dzień, ponieważ poprzedni film to był bodajże, albo dwa filmy temu. Zapraszam was do tego filmu. A więc tak, jeśli chodzi o drag, to drag... Pozwólcie, że sobie przybliżę trochę bardziej lusterko, bo jednak jestem troszeczkę ślepy. Drag powstał w mojej głowie już jakieś 3-4 lata temu. Chciałem się bardzo za to zabrać. Chciałem bardzo zacząć łączyć ten mój świat bycia influencerem z byciem drag queen. Wydaje mi się, że jest to bardzo potrzebne, chciałem powiedzieć, dla Polski, ale trochę tak, trochę wydaje mi się, że tak, bo zaraz z tego, że bycie dla mnie influencerem, zawsze byłem inny i zawsze ta dziwność była moją, jakby wiecie, zaletą, a tak naprawdę zostanie jakby pierwszą social media drag queen, wiecie, jakby mamy social media drag queen, bo wiecie, jest Adelon, który nagrywa swoje filmy na YouTubie, ale jakby wiecie, on zaczął od bycia drag queen. On nie był najpierw influencerem, a potem drag queen, tylko najpierw był drag queen, która została influencerem. A u mnie to było na odwrót, więc to było takie dosyć ryzyko duże, to była też duża presja, ponieważ wiecie, nagrywałem filmy, jak się maluję jako drag queen tylko, ale jakby nie uważałem się oficjalnie za drag queen, bo jakby nie miałem swojego pierwszego występu i też może szkoda, bo jakbym już wtedy tak nazywał, wiecie, Laguną, to może nie byłoby takiego stresu pierwszego występu. A stres był ogromny, jeśli widzieliście film, to wiecie, że to była po prostu dla mnie w głowie męczarnia, czarne myśli, po prostu najgorsze. Ale skończyło się, jak się skończyło. Czyli ikonicznie. No ale dobra, ale jak to się zaczęło, że w ogóle wystąpiłem pierwszy raz? A więc zaczęło się to tak, że założyłem tego Instagrama Laguna Aquapussy, ponieważ stwierdziłem, że to mnie zmotywuje, bo zrobiłem pady, które w ogóle wyszły tragicznie, będę musiał je robić jeszcze raz, planuję je zrobić, ale jeszcze nie wiem kiedy. Zrobiłem pady, ponieważ zmotywowała mnie do tego moja przyjaciółka Oliwia, którą serdecznie pozdrawiam, Władysławowa, Oliwia Deling. I potem założyłem już oficjalnie konto Laguna Aquapussy, zrobiłem zdjęcia, wstawiałem. Zapraszam was by the way na tego Instagrama Jaga, z którą wydaje mi się, że bardzo blisko się zaprzyjaźniliśmy właśnie dzięki Filo. Zapytał się mnie wprost, no to kiedy debiut? No i ja powiedziałam mu, że no w sumie to chciałbym jak najszybciej. I powiedział, bo to był chyba poniedziałek albo wtorek, no to występujesz w sobotę. I ja byłem jak... Wow, w sobotę! Gdzie najwięcej jest ludzi zawsze w klubach, bo jakby wiecie, drag queen występował zazwyczaj wieczorami bardzo późno w klubach. I to jeszcze w miejscu, które wydaje mi się jest takie dosyć iconic, ponieważ mój pierwszy występ odbył się w Glamie. Ci, którzy nie są z Warszawy, nie wiedzą, to jest taki chyba jeden z najbardziej ikonicznych klubów w Warszawie. Nie wiem, ja też za dużo nie chodzę po klubach, ja tylko chodzę wtedy, jak nie wiem, Filo gdzieś gra albo występuje. Bardzo rzadko kiedy tak sam z siebie pójdę do klubu. Mało która drag queen ma taką szansę, okazję, więc jakby wydaje mi się, że ja będę do końca życia wdzięczny drodze, że puścił mnie taką głęboką wodę. Boże, nie mam pojęcia, kiedy się wyłączyło nagrywanie. Ja nie wiem, dlaczego w tym aparacie wyłącza się nagrywanie moich filmów. Jakim prawem, ja się pytam? No i dobra, powiedzmy, że chcę jeszcze raz powtórzyć, w razie czego, jeśli to nie miał dobrze, ten będę do końca życia wdzięczny Jadze,
za to, że puścił mnie taką głęboką wodę. Pozwolił wystąpić, powiedzmy, ikonicznym tak naprawdę miejscu, bo nie mało która drag queen miałaby okazję mieć swój debiut w takim miejscu. Wiecie, mieć solo show, gdzie nie był to jakiś festiwal o scenę otwarta, tylko po prostu miałem plakat swój, debiut sceniczny Laguna Aqua Pussy dosłownie był napisany. Było trochę presją, ale było taką pozytywnym doładowaniem do tego wszystkiego. Stres był ogromny, dużo za późno się zacząłem szykować, bo zacząłem się malować jakieś 4 godziny przed. No, ktoś może powiedzieć, że o Jezu, to dużo czasu, ale w momencie, kiedy ja chodziłem co chwilę po prostu po domu zestresowany, wydawało się bardzo mało. Ja dragowy makijaż potrafię ogarnąć w 1,5 godziny, ale pamiętajcie, że oprócz tego jeszcze musiałem założyć pady, szczepek, przygotować peruki, buty, spakować walizkę na przebiórkę, bo miałem 2 wejścia, przesłuchiwać sobie co chwilę moje podkłady. Bardzo mi zależało, żeby moje pierwsze występy odbyły się do postaci, które są dla mnie bardzo ważne. I pierwszy występ był do Spice Girls. Dopiero na drugim poczułem się totalnie jak this is thing, co chcę robić w życiu. Znaczy robić w życiu. Coś, co mi sprawia naprawdę dużo frajdy i pozwala mi się spełniać, czyli jak zrobiłem rockową wersję I Love Rock and Roll, Gimme More by Britney Spears. Oh, poczułem to wtedy bardzo, bardzo. Czułem adrenalinę. Plus miałem w ogóle pierwszy występ i miałem już, jak to się nazywa? Bis? Ja zrobiliśmy bis do Cool for the Summer, też rockowej wersji, także się mega jarałem, bo ludzie się jarali i dużo was przyszło jako moich fans i dużo osób mnie też poznało tam wtedy, co było niesamowite. Nie z każdym się udało zrobić zdjęcie, I'm sorry, bo wiem, że dużo osób było na pierwszym tylko występie, no bo jednak godziny występów dragu sex są bardzo późne. Po drugim występie też było dużo ludzi, ale no nie każdy zdołał zrobić sobie ze mną foteczkę obiecaną, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się uda to nadrobić, słuchajcie. I tak oto spełniło się moje jedno z marzeń występu jako drag queen. Skąd to się wszystko wzięło? Dlaczego w ogóle mnie tak ciągło do tej sceny? No bo jakby, wiecie, ja mam stabilne życie, jestem influencerem, mam podpisane jakieś kontrakty, dzięki czemu moje życie w miarę jest stabilnie, chociaż mogłoby być bardziej, bo jednak ten zawód nie jest pewnym zawodem. Po co mi to było w ogóle? Dowiecie się potem, jak skończę robić brwi. Okej, okay, my lovers, mam poprawione już brwi, wyżelowane, narysowane po prostu paletką cieni i dzisiaj będę się brał za tą paletkę z marki Mio, bardzo lubię te cienie i będę robić takie soft, basic oko z błyskiem. Mam już nałożony korektor jako bazę, także let's go! I pogadamy trochę o tym, dlaczego w sumie się zacząłem brać za drag. Dlaczego, w ogóle skąd się wziął ten... Dlaczego? Dlaczego niszczę Polskę? Dlaczego chcę psuć polskie standardy mężczyzny? Dużo było teorii spiskowych o tym, że ja nie robię drag, tylko że jestem osobą transpłciową. Oh, I'm sorry, I'm not professional. I przyszło mi jakieś powiadomienie, także już wyciszam telefon. Nie, I'm not transgender woman, ale słuchajcie, niedawno mieliśmy pierwszy ogólnopolski dzień widoczności osób transpłciowych, także for all of my trans fans, I love you guys so much. Przysyłam buziaki, jesteście amazing, I love you so much. A teraz pogadajmy o mnie. Sorry. Skąd się to u mnie wzięło? Wiecie, jeśli śledzicie mnie dosyć długo, wiecie, że ja miałem swój okres występowania na scenie. Byłem, można powiedzieć, tancerzem, I guess? No, chodziłem na zajęcia taneczne, w których czynnie brałem udział. Byłem, wiecie, jeździłem na zawody, mieliśmy swoją formację, pokazy. Nie tylko zawody, bo praktycznie co się działo w moim rodzinnym mieście, to my byliśmy i występowaliśmy jako, wiecie, pokaz sceniczny, co było dla nas wszystkich mega zajawką i no jakby hello, ja to kochałem robić, bo występy to było coś na tyle niesamowitego i na tyle satysfakcjonującego, że po prostu byłem tym zajarany typowo jako dziecko. No ale tam wydarzyły się różne historie, przez które jakby zakończyła się moja przygoda z tańcem. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie były to jakieś super pożegnanie z łzami w oczach. Znaczy,
Nie, nie było w sumie łez. Ale się zakończyła. No i wiecie, przez wiele lat się tak naprawdę u mnie w związku z występowaniem na scenie nie działo. Tam były jakieś pojedyncze wystąpienia w szkole, brałem udział w konkursach recytatorskich, ale to nie było to, jakby, wiecie, nie mogłem się wyżyć jako superstar, bo jakby zawsze występując na scenie miałem po prostu obraz siebie jako... Aha, dlaczego oni do mnie teraz dzwonią? Przepraszam, mam telefon od jednego z moich klientów. Dobra, a więc ja do was powracam. Już zdążyłam zrobić makijaż oczu, bo miałem jeden telefon, drugi telefon i tak się to działo, że skończyłam malować oczy. Zrobiłam sobie taki kind of different vibe, bo jak wiem, że nie idę na scenę, to mogę sobie poszaleć. Jeśli chodzi o te cienie, ja uwielbiam cienie z Mio, te takie piątki. One są niesamowite, ale... Do tych? Nie jestem przekonany. Daję już im trzeci albo czwarty raz szansę i tak jakoś it's not my cup of tea, ale wiem, że na pewno będą spoko dla osób, które się dopiero uczą malować, bo one nie są tak mocno napigmentowane. Ja lubię tak konkretnie walnąć kolor i rozcierać. Ale żeby nie było, ja kocham markę Mio, tylko po prostu jestem dla was z wami obiektywny. Wracając, bo gadałem o tym, że właśnie tańczyłem kiedyś i w ogóle i teraz wiecie, przez wiele lat byłem influencerem, znaczy nadal nim jestem i głównie skupiłem się w życiu na tym. Ale wiecie co, tak przez te wiele lat, kiedy tylko nagrywałem filmy na YouTubie i można rzec, że już wtedy trochę byłem kind of drag, bo wiecie, wchodząc w postacie, nie wiem, Verso, Beaty Kozi... Nie, Beaty nie robiłem, ale Dagmary z Królowych Życia, Magdy Gessler, Dody. That was kind of drag, you know, Snatch Game itp. itd. Jeśli ktoś ogląda Drag Race, to wie o czym mówię. I to był zawsze pewnego rodzaju drag, ale tylko w social media, tylko w kamerze. Tam, jak wiecie, miałem próbę z moim kanałem Beauty, gdzie robiłem różne drag make-ups, ale ten kanał też trochę wygasł, bo ja wszystko tam robiłem sam i po prostu nie dałem rady czasowo już. I też dużo brałem na siebie, więc wiecie, nie wyrabiałem fizycznie, najnormalniej w świecie. Ale jakby cały czas, mimo tego, że wiecie, moja kariera w strzelaniu jak się bardzo rozwija, idę do przodu i w ogóle brakowało mi czegoś w życiu. I mean, brakowało mi czegoś w życiu takiego, takiej adrenaliny, takiego czegoś powiewu świeżości w tym, co robię. I właściwie kiedy padł pomysł z tym dragiem, pomyślałem, że może to jest to, może właśnie powrót na scenę, bardzo mnie ciągnęło do tego, żeby wrócić, jakby mimo wszystko, wiecie, jestem kind of artystą, ale ciężko mi zawsze o sobie mówić jako artysta, ale jestem kind of. Powrót na scenę, jak sobie tylko wyobraziłam to, to byłem jak, oh my god, potrzebuję tego w tym momencie. Dobrze się złożyło, bo to było to. Jakby adrenalina i energia, którą się dostaje od publiczności, będąc na niej, jest niesamowita. Ja uwielbiam się ruszać. I know, I'm not a dancing diva of Warszawa Śródmieście, but I love what I'm do. I to było niesamowite uczucie. Powrócić po 5 latach, mimo tego, że to nie była, wiecie, scena na jakichś zawodach tanecznych i w ogóle, ale baby scenka w glamie, która jest baby, ale publiczność dookoła była niesamowita i nie wiem tego nawet obrać słowa, wam powiem szczerze. Jest naprawdę bardzo trudno, ale cieszę się, że tak się to wszystko potoczyło i nie mogę się doczekać za każdym razem, jak mam mieć nowy gig, nowy, wiesz, booking. Odliczam dni, godziny, żeby wystąpić znowu, bo jest to niesamowite i chciałbym po prostu szerzej iść z tym dragiem, wiecie, bardziej w commercial. You know, jeszcze nie było żadnej drag queen w Dancing with the Stars. Maybe I'm gonna be first, to by było iconic, ale wiecie, dopiero zaczynam, więc no jestem podekscytowany na maksa. Pierwszy raz stosuję ten podkład z Maybelline do dragu, bo wcześniej zawsze używałam Dermacolu. Widziałem, że jego używa bardzo obficie Trixie Mattel i też poleciła mi, żebym go kupił do dragu Polish Remove Her, drag queen z UK, która by the way, she's so famous because robi peruki dla dragusek z Drag Race. Nasza Polka, słuchajcie, z krwi i kości, także mega fajnie. Pewnie nie przykryje mi tego pryszcza tutaj, no ale trudno. Wiecie, zaczynając z dragiem i rzecz, o którą się nie martwiłem, to był make-up, a mimo wszystko podczas przygotowań przed moim pierwszym występem, ja czułem, że make-up mi nie wychodzi. Ja oglądając zdjęcie, nie podobał mi się mój make-up na moim pierwszym występie. Faktycznie postawiłem na basic brownie look,
ale byłem tak zestresowany, że czułem, że mi po prostu nic nie wychodzi tego dnia. Czułem, że wyglądam busted. 7 nieszczęść, odwrócone po prostu w Laguna Aqua Pussy. Oczywiście wszyscy mówili, że wyglądam gorgeous, ale ja oczywiście atencyjnie musiałem mówić: nie, wyglądam okropnie. Wiecie, jak to jest. Jako plus size queen, bo nie ukrywajmy, jakby ten element bycia plus size jest dla mnie bardzo istotny w dragu i będę to cały czas powtarzać, że dumnie mogę mówić, że jestem plus size queen z Polski. Musiałem przygotować się, wiecie, z body issue, z przygotowaniem mojej sylwetki. To nie było takie proste jakby wejście w drag. Niektóre laski mają, no bo nie ukrywajmy, dla niektórych jest prostsze to, bo nie muszą, wiecie, zakładać padów, ogolą nóżkę i mają po prostu piękne nogi na wejście na drag. Czasami założą gors, czasem nie. Założą pady, nie. A ja wiedziałam, że muszę przygotować bardzo dokładnie moją sylwetkę. Było ciężko. Tak samo z butami. Mam bardzo problematyczny rozmiar buta, bo mam małą stopę, ale bardzo szeroką i na przykład jedne moje buty mam 42 i na szerokość są idealnie, ale wypada mi z nich noga, bo jest za długi ten but. Jeden mam 40 rozmiar, ale jest tak wąski, że po prostu ledwo co wchodzi ta noga, ale czuję, że na długość jest okej. I wiecie, pierwsze buty jakieś tam miałem swoje pożyczone od Filo, uratowała mnie, ale za niedługo będę musiał zainwestować w jakieś, wiecie, pleasers albo coś takiego. Teraz w podglądzie patrzę, że ten kolor podkładu nie wygląda jakoś mega super na mnie, jak tak mam być szczery. Może jednak będę musiał, bo kupiłam od razu 3 kolory, bo zamówiłem sobie na Kokolice, po 3 dyszki było to kupiłem. I to nie jest współpraca, chociaż często mam współpracę z Kokolitą, to nie była współpraca, kupiłem za swoje. I to było dużo przygotowań. Patryk mi pomagał z najmniejszymi padami. Teraz już wiemy, co zrobiliśmy źle i wiem, że mi powiedział, że pomoże mi przygotować nowe. Mniej więcej wiemy już, jaki jest błąd. Ja swoje pady po prostu zrobiłem bardziej w kształt Australii niż Afryki. Ktoś, kto ogarnia drag, wie, o co chodzi, wie jak wyglądają pady. Ale wiecie, w przyszłości chcę sobie zamówić jakieś profesjonalne pady z takimi majtkami. To tak jak wam mówiłem, chcę inwestować w drag z tego, co zarobię w dragu. I wiecie, no na początku nie będą to kokosy, ale grosz do grosza. I będzie kokosa, prawda? Słuchajcie, idę, wykończę sobie twarz, przepudruję ją i pogadamy o festiwalach, w których brałem udział, bo już brałem udział w 2 festiwalach i w obydwóch zostałam Miss Congeniality, fan favorite. Ani razu nie wygrałem, ale I know I'm favorite. Słuchajcie, mam już zrobione całe konturowanie na mokro. Oczywiście jeszcze będę robił to wszystko na sucho, one more time. Ściągam ten puder, który sobie wszystko klepałem innym pudrem. Taką właśnie lubię tą chniką ściągać to potem jeszcze, żeby to jeszcze wszystko bardziej utwardzić. Wiadomo, dzisiaj nie idę na scenę. Możliwe, że potem wychodzę z domu. Nie będzie mnie dosyć długo, więc ściągam sobie to wszystko, żeby sobie fajnie utrwalić. Chcę też zobaczyć, jak ten podkład się zachowuje z tym, z takim dragowym makijażem. No ale dobra, przejdźmy do tematu tego, że brałem udział też w 2 festiwalach. Jeden to nazywał się Open Stage na ulicy Brackiej, gdzie często odbywają się bingo z one of the legends, w sumie mogę powiedzieć, dragu, bo z Charlotte. Drugą rzeczą był festiwal w... A, fajnie, że mi zabrakło języka w gębie, jak nigdy. Drugą rzeczą to był oczywiście tęczowy festiwal na ulicy Pięknej w Beauty Bistro Club. W obydwóch miejscach w sumie zgłosiłem się tak dosyć spontanicznie i niezapowiedzianie i w sumie były już zamknięte listy, a i tak jakby, wiecie, się zgłosiłem i z uprzejmości Easy Coli z tęczowego festiwalu i z Charlotte w Open Stage pozwoliły mi wziąć udział. Pierwszy był Open Stage. W ogóle widzicie, jak ja przez to, że dawno nie nagrywałem, nie umówić przed kamerą, co się ze mną dzieje, po prostu ja nie mam pojęcia. Wcześniej to było takie po prostu, a teraz co chwilę ja po prostu Sandra będzie miała za zadanie po prostu niezłe to wszystko zmontować, żeby to miało ręce i nogi. Boże, ale jestem zdenerwowana. Przed chwilą mi pokazywało 3 kreski, teraz już jest jedno. No jasny gwint, ale wykonturowałem się szybko na sucho i zrobiłem baking. Ja robię kilka razy baking, więc wiecie, tutaj jest porządne, żeby wszystko się działo. Teraz szybko strzepuję wszystko i będę nakładać róż, ale w międzyczasie opowiem wam, jak było na Open Stage. Aha, dlaczego ja zapomniałem nazwy lokalu w tym momencie? Naprawdę przysięgam, że zapomniałem nazwy lokalu.
Rzadko kiedy mi się to zdarza, ale przysięgam wam, że zapomniałem nazwy lokalu, jak się nazywał, którym był open stage. Za chwilę sobie pewnie przypomnę. Bracka, no tak, dobra, już. Ogólnie mieliśmy do przygotowania jeden występ przez nas zrobiony i ja przygotowałem ten sam występ, który miałem na swoim debiucie, nie Spice Girls, tylko Britney Mix. Mój, ponieważ no jakby ja poczułem to wtedy, robiąc Britney, że to będzie to. Ale miałem tą samą perukę, ten sam look, stwierdziłem, że no jednak nie mam aż tyle czasu, żeby kombinować z czymś nowym, więc let's go with this. I cieszyłem się bardzo, że mogę to zrobić. Sprawia mi to dużo przyjemności i tam też była większa scena, mogłem bardziej poszaleć, miałem perukę od Patryka, właściwie od Natalki. Wiecie, natural hair, hair flipping, więc było naprawdę super. Oblałem się czyimś piwem, przez co dostałem od jurorów, rzuciłem kapeluszem i prawie kogoś zabiłem, co też zostało zwrócone przez jurorów, ale jakby this is fun, to wszystko co robiłem było spontaniczne, ale najważniejsze, że ludziom się podobało i po prostu były okrzyki na Lagunę ogromne, co bardzo dziękuję. I no nie wygrałem, osoba, która wygrała, zrobiła niesamowity występ, także gratulacje dla niej. Ja dostałem Miss Publiczności, fan favorite, Valentina moment po prostu. To też jest bardzo dla mnie ważne, no bo jakby właściwie nawet ważniejsze niż ta nagroda od jury, bo jednak to, co robię, robię właściwie zwłaszcza dla publiczności, żeby im dać rozrywkę i żeby oni mi dali tą energię ze sceny. No byłem z siebie po prostu dumny. Byłem z siebie dumny i było super. Następny festiwal to tęczowy festiwal organizowany w Beauty Bistro. Kacper, ogarnij się, bo zaczynam dostawać jakieś, nie wiem, początki chyba demencji. I tam przygotowałem swój nowy mix, Kaja X Agnieszka Dykan jako Niania Frania i wyszedł 8 minut, to była główna zrybka, którą dostałem od jurorów i no i też przyczepili się do padów, ale rozumiem, one nie są idealnie, będę je poprawiać na pewno, ale tam były 3 etapy w sumie, pierwszy 13 uczestniczek, drugi 6 uczestniczek i trzeci miało być 3, a było 4, ja doszedłem do finału, w pierwszym właśnie robiłem Kaja X Niania Frania, był to dla mnie bardzo ważny występ, no bo to są moje idolki, jakby Kaja, ikoniczna polska piosenkarka, Niania Frania, ikoniczna postać serialowa grana przez Agnieszkę Dygant, coś niesamowitego. Drugi występ robiłem I Love Rock and Roll i Gimme More znowu jako Britney i znowu się oblałem wodą, wow, so original, ale po prostu rock and roll jest dla mnie najważniejszym takim, nie najważniejszym, wróć, co ja mówię, rock and roll daje tak we mnie najwięcej takich yeah, to, że wtedy czuję po prostu stage. Co jeszcze chciałem dodać? No i trzecia runda była finał, lip sync, wszystkie dziewczyny, miało być 3, było 4, więc trochę tam się, wiecie, cisnęliśmy na scenie do piosenki Florence and the Machine, coś tam, dog, coś tam, ale nie przypadam. Wiecie, laski z przodu się tam nawalały, a ja stałem z tyłu po prostu jako taka nie... A, co? Opierając się o ściany, dziewczyny tam z przodu waliły, a ja z tyłu, wiecie, miałem tak... Już trochę wywalony, ale nie, że wywalony, że mi obojętny mi był wynik, znaczy był mi obojętny, ale raczej tak trochę zmęczony byłem, wiecie o co chodzi. To już był trzeci występ, był to taki mini maraton dla mnie. Nie wygrałem. Rozładował mi się oczywiście aparat, bo mi się wydawało, że już jest po prostu naładowany na fulla, nie wiem dlaczego. Miałem w ogóle jakieś inne, no nieważne. Dlatego w tym momencie szybko strzypuję baking i robimy dalej. Ja oczywiście zapomniałem wątek, nie pamiętam o czym mówiłem. Wydaje mi się, że mówiłem o tęczowym festiwalu, zostałem z publiczności again, nie wygrałem głównego festiwalu, ale znowu się cieszyłem, bo dużo było ludzi, którzy przyszło mnie oglądać. Ja przyszedłem dosłownie z 3 znajomymi, a tam były dziesiątki ludzi, którzy po prostu krzyczeli Laguna, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że tak licznie przyszliście mnie oglądać i było to dla mnie naprawdę bardzo miłe i bardzo wyjątkowa sytuacja. No po prostu to jest zawsze miłe uczucie, jak wspieracie mnie w tym, co robię, co kocham i w ogóle. No jakby nie udało się, ale jakby nie płaczę z tego powodu, bo jakby dużo rzeczy można jeszcze zrobić w dragu. Chyba nie będę brał już udziału w jakichś festiwalach. Mam na oku jeszcze jeden konkurs, ale to jest taki, nie wiem, chyba jeszcze tego nie ogłosili kolejnej edycji, ale no nie będę zdradzał więcej, zobaczymy. Ale jakby byłem najbardziej dumny z tego, że wykonałem utwory, które chciałem wykonać, czyli właśnie mix Kai, ten z Janią Franią. Potem już mogłem naprawdę nic więcej nie robić. Nawet słuchajcie, dla mnie wyjątkowe było to, że przyszedł na mój występ wtedy Patryk z Mateuszem, czyli osoby, które w ogóle nie chodzą po klubach. A no wiecie, to jest miłe, jak
właśnie przyjaciele was wspierają w takich momentach. No ale nie wygrałem. Nie wygrałem. Trudno. Do wygrania było 500 zł. A, wygrałem wyróżnienie od Drag Queen Kitty, z którą się znam i to było dla mnie bardzo miłe, że wyróżniła mnie, powiedziała, że widać było, że wkładam w emocje dużo to, co robię i bardzo się cieszę, że doceniła moją pracę i naprawdę, no byłem po prostu wzruszony tym wszystkim, co się tam działo. Ach, nie wiem do końca, jak przyklejają te rzęsy, czy są dobrze, czy nie. Po prostu dostaję telefony stąd i zewsząd i nie mogę skończyć makijażu, co mi się po prostu nie podoba, prawda? Też mi się nie podoba, jak przyklejają te rzęsy, ale już, let's go. No i znowu zapomniałem wątek, co się po prostu działo. Wiecie, biorąc udział w tych wszystkich festiwalach, nie biorę udział dlatego, żeby wygrywać i dać jakieś, wiecie, nagrody i w ogóle. Tylko żeby się pokazać nowej widowni, kogoś, kto może nie wiedzieć, kim jestem. Więc chcę występować jak najwięcej osób mogło poznać urok Laguny Aquapussy. Mówienie i malowanie ust jednocześnie nie jest moją mocną stroną, I'm sorry. Gdzie teraz na przykład zlira się LGBT Film Festival, na który się wybieram w dragu. Ja stwierdziłem, że why not? Trzeba się pokazywać jak najwięcej. Będzie fajna zabawa, będzie dużo dragusek, także pogadać, także mój look się już szykuje. Cieszę się, że mogę po prostu inwestować w drag. Dziękuję też looki z różnymi projektantami na parady i marsze. Na pewno będę w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Nie jak zresztą jest, ale to się jeszcze zobaczy. I'm sorry, dostaję powiadomienia, ponieważ mieliśmy nagrywać Robloxa na kanale Olivii, a ja jeszcze jestem troszkę w dupie. A, i też będę się zgłaszał na scenę otwartą w Katowicach. Widziałem, że tam ogłaszali też scenę otwartą w La Post tutaj w Warszawie. Wszędzie się po prostu będę raz zgłaszać, żeby występować, żeby potem zachęcić do siebie, mieć jakichś menadżerów, właścicielów klubów, żeby mnie zapraszali potem i żeby był fan. W połowie czerwca też będę na bingo. Can't fucking wait. Też chcę, żeby dużo się działo w związku z dragiem na YouTubie i robić wiele kontentu takiego dragowego, jakiś taki crazy challenge. Nie make-ups, bo make-ups mnie jakoś tak zbytnio wydaje mi się, że nie będzie entertaining aż tak bardzo. Chcę robić jakieś challenges albo coś takiego związanego z dragiem, robić komuś metamorfozy, to też będzie fajnie. Okay guys, and this is my final look. Laguna Aquapussy and her signature baby blue brownie hair. Znaczy, żeby nie było, Laguna naturalnie jest ruda i to ustalmy przede wszystkim. Kończąc moją wypowiedź o dragu, cieszę się, że tyle osób wspiera to, co teraz robię i śledzicie Instagrama Laguna Aquapussy. Ładuję, jeśli jeszcze nie robicie tego, to zaobserwujcie, będzie mi bardzo miło. Cieszę się, że tyle osób już jest fanami moimi, w sensie Laguny i z tych starych mudormudowych i tych nowych, totalnie nowych. Ja się jaram tym, to jest coś nowego, zobaczymy jak długo, ale na razie wydaje mi się, że na długo, bo jest to coś, co daje mi dużo frajdy, po prostu. Śledźcie Instagrama właśnie Laguny, żeby wiedzieć, gdzie będziecie mogli na najbliższym czasie mnie zobaczyć. Tu prędzej możecie mnie zobaczyć niż Mudormuda gdzieś, bo teraz Mudormud, nie wiem, nie ma już takich eventów z fanami, tylko są zazwyczaj jakieś prywatne, a tu, wiecie, ja to jakby jestem styl, ta jedna sama osoba. Ten sam Kasper jest odpowiedzialny za te dwie persony. I love this wig. Zapowiada się dużo kontentu dragowego, także stawcie suba, łapkę w górę, komentarz. No i odwiedźcie resztę moich social mediów, mojego głównego Instagrama, TikToka, Twittera. Dziękuję, że jesteście i dziękuję za wszystko, że wspieracie to, co robię. I love you so much, guys. Bye!